Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, dzisiejsza dyskusja na temat stanu negocjacji, ale także na temat reformy wspólnej polityki rolnej. Dobrze, że odbywa się na forum plenarnym, a nie w zaciszu połączonych komisji. I przypomnę także koledze Jurgielowi, że w tej sprawie też wsparłem tę grupę posłów, która była za tym, żeby ta debata odbywała się w sposób otwarty na sali plenarnej. Chcę także powiedzieć, że akceptując wystąpienie pana ministra, chciałbym nieco powiedzieć o tle politycznym prowadzonych negocjacji, o uwarunkowaniach zewnętrznych i o tej możliwości realizacji tego w kraju. Ja chcę podziękować panu ministrowi za to, że bardzo mocno podniósł kwestię jednolitego stanowiska reprezentantów Polski w Brukseli, na forach międzynarodowych w sprawie konieczności reformy, w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej, w sprawie przyszłości ram finansowych. I to jest pozytywny sygnał, że na zewnątrz potrafimy o tym mówić jednym głosem. Szkoda, że w kraju czasami, a może zbyt często, próbujemy na siebie pokrzykiwać i kreować się na bohaterów, kto głośniej pokrzykuje w tej sprawie. Szanowni Państwo, reforma wspólnej polityki rolnej zaczęła się tak naprawdę od przeglądu wspólnej polityki rolnej w roku 2008. Przeglądu, który jasno mówił, że wspólną politykę rolną trzeba uprościć i że trzeba wyznaczyć jej nowe cele w związku z funkcjami społecznymi, jakie rolnictwo pełni, przede wszystkim z ochroną środowiska, z włączeniem tych środowisk najbardziej pozostawionych gdzieś tam na marginesie życia gospodarczego. I wszystko wydawało się, że te kierunki będą realizowane, z tym, że w roku 2009 przyszedł kryzys. Nadzieję na kontynuowanie tej dyskusji dawał komisarz Ciolos, Rumun, przedstawiciel nowych państw członkowskich. Okazuje się, że niekoniecznie rozumiejący potrzebę głębokiej reformy wspólnej polityki rolnej. I tu chcę bardzo mocno podkreślić, że w tym przeglądzie, panie ministrze Jurgiel, Polska nie zgodziła się na likwidację ani kwot mlecznych, ani kwot cukrowych, a do tej pory pozostajemy, choć już kilka państw się dołączyło, z Portugalią, tą awangardą, która chce podtrzymania kwot mlecznych i kwot cukrowych. Chcę także powiedzieć, że już wtedy, w 2008 roku, Polska zaproponowała w ramach przygotowania do reformy przejście w płatnościach bezpośrednich na płaskie płatności obszarowe. To słynne flat rate znalazło odzwierciedlenie w stanowisku komisji z listopada 2011 roku, kiedy w dokumencie napisano, że niemożliwe jest przejście na płatności obszarowe. Ale płaskie płatności obszarowe. Ale już później w kolejnych dokumentach pojawiała się konieczność wyrównania poziomów płatności. Co prawda w formie jeszcze daleko nie takiej, jak Polska oczekiwała, ale te elementy polskiego stanowiska bardzo mocno artykułowane już od roku 2008 i konsekwentnie do tej pory zaczynają przebijać się w dyskusjach w ramach debaty o reformie wspólnej polityki rolnej. Bardzo mocno analizuję dyskusję w landach niemieckich. Otóż tam po przeprowadzeniu reformy roku 2003, pewnego wyrównania płatności w ramach landów, w tej chwili coraz otwarciej mówi się. Wspólna polityka rolna powinna opierać się na płatnościach obszarowych płaskich, jednakowych dla wszystkich, a większą część środków powinniśmy przeznaczać na drugi filar, na rozwój obszarów wiejskich, na inwestycje, na modernizację gospodarstw, na innowacyjność, na budowanie konkurencyjności rolnictwa europejskiego wobec rolnictwa europejskiego, wobec rolnictwa światowego. I to są te słowa, które mówiłem chociażby przy okazji debaty, jaka odbyła się europejska w ramach targów Grüne Woche w roku 2011, kiedy tam pani minister rolnictwa Niemiec taką debatę zaproponowała. Chcę także bardzo mocno podkreślić, że proponowane stawki płatności, proponowana reforma co do wspólnych ram finansowych jest niewystarczająca z punktu widzenia Polski
i nigdzie nie słyszałem zgody ani polskiego ministra finansów, ani polskiego ministra rolnictwa, że propozycje, jakie złożył Van Rompuy na ostatnich negocjacjach, są dla nas zadowalające. Nie są zadowalające z wielu względów. I o ile już dzisiaj mamy stanowisko na koniec negocjacji sprzed 2 tygodni, że nie będzie dalszego cięcia wspólnej polityki rolnej i polityki spójności, to wiemy doskonale, że to cięcie już się dokonało. W stosunku do pierwotnego budżetu 1,33 biliona euro, to cięcie w granicach 75, jak inne źródła podają, 80 miliardów dokonało się głównie źródłem wspólnej polityki rolnej i głównie źródłem polityki spójności. Więc te dalsze ograniczenia nie są już dla nas aż tak atrakcyjne. Dziś trzeba zrobić wszystko, żeby po pierwsze, w momencie, kiedy jest redukowana wspólna polityka rolna, nie doprowadzić, nie dopuścić do redukcji drugiego filara, w którym Polska ma największy udział. Bo 9 miliardów zredukowane w pierwszym filarze to jest zaledwie redukcja o niecałe 3%. Ale 8 miliardów zredukowane w drugim filarze to jest redukcja o 9%. I ta redukcja drugiego filara niestety będzie dotyczyła w głównej mierze Polski, bo Polska jest największym beneficjentem, bo w tym drugim filarze ma 15%. Dlatego jeszcze jest czas i tu apeluję i do ministra rolnictwa, i do ministra finansów, i ministra spraw zagranicznych, żeby bardzo mocno stawiać na zablokowanie redukcji drugiego filara. Że podtrzymać stanowisko rządu jeszcze z bodajże września tego roku czy sierpnia tego roku, w którym jasno mówiliśmy, jeśli jakakolwiek redukcja w ramach wspólnej polityki rolnej, to w pierwszym filarze i tylko dla państw, które mają powyżej średniej. Chcę także powiedzieć, że warto, aby w tych dyskusjach wewnętrznych, rzeczywiście bardzo mocno dopilnować dwóch elementów. Po pierwsze, żebyśmy mogli z drugiego filaru, który nadal będzie dla nas przeznaczony, wspomóc płatności bezpośrednie w ramach pierwszego filaru. I to wtedy daje nam możliwość dojścia do średnich płatności europejskich. Bo nieprawdą, że będzie zachowane 266, bo ten filar jest już obcięty i te średnie mogą być na poziomie gdzieś 230-235 euro. Nie ma cięcia póki co w tym obszarze dla Polski, więc te w granicach 219-220 euro na hektar jest możliwe. Po uzupełnieniu 15% z drugiego filara na te 235 euro możemy wyjść. Nie zapomnijmy, że prawdopodobnie nie zmieni się sposób dofinansowania, jeśli chodzi o obszary o niekoniecznych warunkach gospodarowania, a więc 53% gospodarstw będzie miało szansę nadal otrzymać te płatności dodatkowe w ramach ONW. I druga sprawa, nie tylko w zakresie ogólnych ram, panie ministrze, ale także w zakresie bardzo ścisłego wyspecyfikowania. W ramach przyjętej 25 kwietnia właśnie wtedy przyjmowaliśmy i słynną uchwałę Sejmu i także w rządzie strategię rozwoju rolnictwa, obszarów wiejskich i rybołówstwa, żeby bardzo ściśle odnośnie do tej strategii określić, jakie środki i na co z polityki spójności będą przesunięte na uzupełnienie tych ubytków, które nie tylko weźmiemy z powodu wzmocnienia pierwszego filara i płatności bezpośrednich, ale także z tego powodu, że dokonała się już dziś redukcja, jeśli chodzi o wspólną politykę rolną. Chcę także powiedzieć, że warto również zastanowić się nad tym i takie działania w ministerstwie są podejmowane, aby do zmieniającego się rolnictwa, do dokonującej się reformy rolnictwa polskiego i europejskiego w większym stopniu dostosowywać także instytucje je obsługujące. Tu głównie mam na myśli inspekcje. Czas skończyć z tą wielką ilością inspekcji, to wielką ilością kontroli i u przetwórców, i u rolników. Jedna solidna, porządna inspekcja bezpieczeństwa żywności, która nie tylko będzie miała w swoim zakresie te elementy, które dziś ma sanepid, ale także ochrona środowiska zajmująca się sprawami rolnictwa i produkcji żywności. I druga rzecz, tu w części zgadzam się z panem posłem Makowskim, że też trzeba dokonać zmian w ramach
obu agencji płatniczych, a więc Agencji Rynku Rolnego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. I panie pośle Makowski, chcę pana zapewnić, że nikt z nas nie będzie zmieniał legitymacji zielonych na legitymacje pomarańczowe i zapewniam pana, że w ramach reformy wspólnej polityki rolnej i systemów płatności dopłat do produkcji marihuany nie będzie. Dziękuję za uwagę.